Dzień już chyba 14. Nie wiem, odkąd jestem w tym lesie. Kanibale zajebały mi wszystkie książki i ołówki. Niestety nie mam żadnej możliwości udokumentować, ile czasu minęło, odkąd tu jestem. Cześć, z tej strony Mateusz i witam was w kolejnym odcinku z The Foresta na kanale. Dzisiaj do ogarnięcia... Co dzisiaj do ogarnięcia jest w sumie? Co by mogło być? Dom. Co by było z domem nie tak? No, w sumie mogło być to nie tak, że ja za bardzo to w sumie nawet dachu nie mam skończonego. No tak. Z innych rzeczy zapasy mi się serio kończą. I też mi się to serio średnio podoba. Ale dobra, najpierw trzeba sobie ogarnąć półkę na materiały wybuchowe. Bo pójdę sobie do wioski smerfów i pozabieram specjalne, raczej potrzebne mi surowce. Raczej w sumie nie surowce, a bardziej jakieś tam zapasy, które już mi się powiększyły. Ale dobra, po kolei. Najpierw drzewo. Okej. Dobra, jedna deska do wzięcia. Więc zaraz będę mógł się wybrać do wioski. No tak. Bomby ogólnie mogę mieć przy sobie. Raczej dynamit sobie poukładam. Mołotowy też mogę w sumie. Tu jeszcze mogę bomby te zwykłe dać, ale chyba lepiej mieć przy sobie trochę, nie? Właśnie, flary. Lo, jakie fajne! Wow, fajna rzecz. Czekaj, bo mi się flary chyba mordują. Nie wiem. O, zbliża się wieczór. Spoko, tu się prześpię. I następnego dnia chyba wyruszę. Nie wiem, czy tego dachu w sumie wyżej nie dać. W sensie, najpierw dać jeszcze sobie ściany. A później dach. A, belki, żebym tylko nie pokupił. Dobra, chuj, jedna już poszła w pizdu. Zobaczymy sobie. Ściany są tu. Teraz tak, tu trzeba uciąć. Uciąć. Można zabudować ogólnie. I sobie dam po dwa okna. Dobra. Na razie wypadałoby się przespać. Okej, jeszcze z chwilkę i pójdę spać. No, robi się już ciemno. O, i zaraz wyjdzie księżyc. Dobra, do spania. O, yeah, nowy dzionek. Dobra, to tak. W sumie, to bym sobie może jeszcze wyro ogarnął w domu, a nie śpię jak jakiś bezdomny. Całkowicie poza chatą. W sumie w Polsce już bezdomnie nie mają tak źle. Dostają samochody, a raczej oddają samochody. Więc w sumie zawód bezdomny to nie jest taki głupi pomysł. Ale dobra, tutaj na serio, gdzie mam łóżeczko? Łóżeczko. O, jest łóżko. Gdzie by je położyć? W którym miejscu bym się wyspał? Tak, tu w rogu to będzie przeciąg. Tu będzie ciemno. Tu jak się obudzę w nocy, to mnie czaszka wystraszy. Tu to będę gruby, bo będę ciągle pił energetyki, kole, Pepsi i ogólnie niezdrowo będzie. Na górze to będzie deszcz w nocy mi padał. Dobra, to się tu położę. Dobra.
Co mi potrzeba? Trzy skóry królicze. Ogólnie wezmę sobie procę może. Gdzie jest proca? Tu jest. A, sprawdzę najpierw może, czy w pułapkach coś się złapało. Grzybek. A, pułapki są luźne, nie? Okej. No tutaj sobie nazbierałem trochę tych skór. W sumie sobie wezmę je, nie? Mam repatyki. A, mojej postaci piszce trochę. A, do picia w sumie nic nie ma. Niedobrze. W garnku nie ma nic. Nie ma nic. Lina mi jest potrzebna, dobra. Lina jest. Dobra, trochę więcej patyków. W ogóle weź sobie może w rękę katanę. A nie chodzić z prosą. Bo z prosą co najwyżej Goliata upolujesz. Właśnie, może bym sobie grę zapisał jeszcze. Dzień 13. Czy teraz chyba już jest 14? Jeżeli save'a nie robiłem, już nawet nie pamiętam. Dobra, będzie trzeba się wybrać do tej wioski, tak jak mówiłem. I sobie nazbierać tych rzeczy wszystkich, bo w sumie mój ekwipunek się trochę pusty zrobił. Serio. Serio. Trochę zdziwienie. Zażenowanie, szok i niedowierzanie. Ale dobra. Nie, nie, gdzie, gdzie ty? Co ty? Puść to linę, nie dotykaj tego. Okej, okay, co tu się? Kuiki nie złapały, żadnych kuików. Lazartów też nie ma. O, ten koszyczek tutaj to... To sobie nawet nieskończony jeszcze jest, ale to nic. Tutaj ten śliczny totem. Dobra. Okej, okay, to tak, na początek sobie napełnię wodę. No, napełniaj. Hop. Dobra. No, woda wygląda świetnie. Piłbym. Dobra. Najpierw do wioski. Patrz, Lizar, zapoluję na niego procą. Oj, kuiki jeszcze są. Dobra, ale po kolei. Ale dostał. Ładnie, nie? Ja to zawsze byłem taki talent z różnych broni prymitywnych ludzi. I co, i to tyle? No, to się kurwa napolowałem. No. Okej, dobra. Wypadałoby w sumie możesz pójść do wioski smerfów i zrobić w niej porządek. A właśnie, mogę sobie te mirabelki pozjadać. O, dawać mi mirabelków więcej. Jeszcze sobie pozbieram. Dobra. Okej, teraz sobie pójdę do wioski. Uzupełnić zapasy. Dobra, to już jest wioska smerfów. O, tu jakieś szmatki są, też trzeba pozbierać ich trochę, bo chyba mi się pokończyły. Dobra, tutaj, tu. Ogólnie liny, wszystko mi się przyda. Dobra, ujebałem się farbą. Zajebiście. Tutaj coś jest? No ja raczej nie. Tutaj te liny sobie pozbieram jeszcze. Dobra. No to idziemy w głąb wioski. W sumie czaszkę mógłby sobie zebrać, żeby później nie musieć palić tych kłów i tak dalej. Dobra. Co tu mamy? Kanister. Tutaj jeszcze trochę szmatek jest. Dostał w czapę. Dobra. Sorry, kumpel. No takie są prawa. Natura się rządzi swoimi prawami. Okej. Mogę jeszcze jedną czaszkę wziąć może? No niestety nie mogę.
A nie uniosę więcej, to sobie napełnię i teraz wezmę. No, ja to mam głowę do interesów jednak. Tu jest jaskinia, tam raczej nie lubię chodzić. Tu był sobie laptop, którego już możemy rozjebać. To jak każdy inny, na który grałem. Dobra, wezmę sobie te orężady. Czy tam inne energetyki. Okej. Co jest? Aha, jakiś potężny cios wyprowadziłem. Więcej napoi mieć nie mogę, mam już ich 10. Spoko. Fajnie. Okej. No ładna byłaś, to fakt. Bardzo ładna właściwie. O, patrzcie, to jest Damian. Damian jest z wioski Smurfów. Damian jest upośledzony. Damian nie należy do prawdziwych Smurfów. Trzeba go zapierdolić. Chodź tu, Damian. W sumie to bardziej Damianowa jest. Dobra, zamorduję sobie ją szybciutko. Ja. Dokładnie, też bym to tak skomentował. Okej. Co tutaj jeszcze jest? Tenisiści. No widzicie, dzieci, jakbyście nie mieli pomysłu na hobby, to nie wybierajcie tenisa, bo skończycie tak jak ten typek, nie? A to nawet nie byle kto był, bo jak zdążyliście zauważyć, przyszły dwa kolejne Daumiany. Kurwa, i słyszę mutanty, nie wierzę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, bo ja słyszę mutanty? I... Ogólnie przyszedłem do wioski uzupełnić sobie zapasy. Pozbierać szmatki liny. I w sumie wrócić. A nie chodzić i siać w pierdolce, nie? Także... Szczeniak zaryczał, buuu. Sporo was, dobra. Nie za dużo was? Ile ja was widzę? Was wszystkich papier... Nie wierzę, dobra. Chłopaki, trzeba wyprowadzić się chyba stąd. Ogólnie skorzystam z jednej sztuki walki. I to nie jest jiu-jitsu, karate, judo, taekwondo, tylko spierdalaj nogi za pas. I tak chyba zrobię. Żegnam. Widzenia, co złego to nie ja. Ja wiem, wioska jest wasza. No, jeszcze się smerfetka odzywa. Ja mówiłem, że to zła kobieta była, żeby jej nie ufać. Papa smerf swoje. Ale chociaż tutaj nie jest jedna na całą wioskę, tak jak było w bajce. Trochę lepiej, co nie? Chociaż nadal w sumie na taką ekipę czterech, jedna na trzech chłopa przypada, więc... No, ci kanibale mają swoją matematykę. Ale ci zaraz wyjebie na ry, nie? Patrz, on siedzi się modli. Ej, pomodlę się z nim. Na co on się patrzy? Na skałę, jaka piękna skała. Patrzcie, widać nawet w niej tutaj oczy, widzicie? Tu takie, tu oko, tu oko. No, jak... Jak weźmiecie sobie o 3 za dużo marsjanki, to też będziecie widzieć. Oho, przyszła smerfetka. Kurwa, nie widzisz, że my tu się modlimy z twoim ojcem? Ty taka wkurwiona, bo co ci... Wujek do wanny wchodził jak 3 lata miałaś. Teraz się wyżywasz na innych mężczyznach.
To tak nie działa. To tak nie działa, serio. Weź się pomóc z nami. Patrz, nawet Lizard przyszedł. Co ty wiesz o życiu, dziewczyno? Dobra. Okej. Oho, idą następni. Dobra, zaraz odjebiem jakiś rytuał. Może jakieś dziady czy coś? Nie wiem, skąd wy jesteście, ale jestem na przykład z Polski. Patrzcie, trenuję kanibale. Masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Pewnie, że nie. Słuchajcie, ja otworzę książkę i będziemy czytać dziady. Dziady, rozdział pierwszy. Jak ktoś czytał, to tu sobie może w myślach tekst przytoczyć. Dobra, chwila na przytoczenie tekstu minęła. Dobra. Ej, ja mam pomysł. Ja mam pomysł na nich. Patrzcie. Aha, kurna, akcję odwaliłem. Macie to w Polsce? Dobra, patrz teraz. Szamana? No dobra. Ty za skałą się schował. Mówiłem, że ta skała to jakaś... Nie dotykaj mnie, chamie. No, koniak. Ci natura nakazała. Ja tu na waszej ziemi jestem bogiem ognia. Cię zasiekam, ty jebany sukinsynie. Płoni, kurwa, płoni. Won mi stąd, moja skała. No, o, patrz jaki kozak se idzie, nie? Wyjebane ma na wszystkich, kurwa. W rękach trzyma pałkę z czachą. Dobra, będzie walka na ringu. Walka w stójce, dawaj. Dudys. Ej, kurwa, poddał się. Sędzia, sędzia. Już, chyba ten odklepał. Widziałem, jak klepał ręką podłogę, sędzia, halo. Dobra, kur... Odpierdala mi na tym odcinku, ewidentnie. Wygrałem, ha, GG, easy win. Dobra, wiecie co? Pójdę sobie jeszcze po te flary. Bo w sumie mi się pokończyły trochę. Ale w sumie, gdzie to było? A, ale poczekajcie, ja w sumie... Zaraz, zaraz, po kolei. Nie zrób sobie krzywdy na dole, świetnie. Mam tratwę. Patrzcie, Kuik się złapał. Jak nazwa się Kuiki w ogóle? Powinienem mieć jakąś oryginalną nazwę. Także tylko ja i ja mogę nazywać te... Te małe usza, te skurwysyny jakoś tak oryginalnie. Było spoko akurat. Dobra. Po kolei, bo ja zaczynam się już gubić, co miałem dzisiaj robić w odcinku tak ogólnie, bo się zająłem znowu lataniem bez sensu i robieniem różnych dziwnych rzeczy. Ale to akurat u mnie w normie jest. Także no... Musicie mi to wybaczyć. Dobra. No tak, zbuduję sobie tą jedną ściankę. Jak go zdążyliście zauważyć, już ją zbudowałem. O, tu jeszcze dwie deseczki są. Dobra, jedną przetransportowałem. Okej. Dobra, teraz trzeba sobie wrzucić tu na górę. Nice. Gdzie mam tratwę? A, jest. Ops, no oczywiście, no przecież tak łatwo to się nie doskoczy tam. Dobra. Chociaż możesz sobie dzisiaj trochę nie poeksplorować, sam nie wiem. W sumie tam w tej wiosce widziałem tą ich matkę, teściową czy tam. W sumie nadal nie wiem, co to jest. No i w sumie z twarzy to trochę ciężko. Ciężko wymyśleć, co to by mogło być. Większość osób to pewnie sobie przytoczy jakąś nauczycielkę od historii polskiego, czy coś. No, nawet to mogłoby być słuszne porównanie. Dobra. Na razie tą tratwą z zawrotną prędkością 0,5 mili na godzinę będę sobie płynął do tego kadłuba. Tam sobie odbiorę flary. A, tam jest jeszcze kilka skrzynek w sumie, które mógłbym sobie potwierać. Kuźwa, skrzynek, Boże. No, dziecko z CS-a z downem normalnie.
Walizek. Tam sobie bym poznajdywał może jakieś snacksy czy coś. No, w sumie mógłbym trochę poszukać, bo ogólnie mi się snacksy pokończyły. A teraz już właśnie się niestety nie odnawiają te walizki. Już jak się je otworzy raz, to już się to zapisuje w grze. Jako taki jakby postęp. I już nie można tego zrobić drugi raz, więc. No, taka sytuacja. No, tych flar to za dużo nie mam, szczerze mówiąc. Tak. Słabo, słabo bym powiedział. Ogólnie w tej wodzie są te walizki, co nie? Ale. A co? Tu coś leżało? Ja tego nie wziąłem wtedy. Real. TV Stars Wipe This. The tragic Incident. A to jakieś gwiazdy ogólnie były. Znaczy jak były. Ja jestem gwiazdą w tej grze, chociaż. No, w sumie tylko w tej grze. Ale ogólnie ten chłopak i ja, w sensie jako ta postać, powtarzam się, to fakt, są ogólnie tutaj gwiazdami, spoko. Dobra, co tutaj mamy? Leki, ubranie, spoko. A tutaj? Piłeczka, nice. Tu coś znajdę ciekawego? Ale ten opening jest emocjonujący w tej grze, co nie? Baterie znalazłem, spoko, przydadzą się w sumie. Kurna, otwórz tą walizkę jedną, no. Znaczy ogólnie to walizki mają takie suwaki, że po prostu się ją rozsuwa i ona się otwiera. Kurwa. Ale no, ogólnie ludzie w dziczy na przykład otwierają je za pomocą dzidy, nie? I to jest w sumie całkiem normalne. Tam coś jest? Jakiś namiot? Takie coś w tym stylu? Chyba. Ej, chodź tu quick. Quick. Chociaż mogę walizkę otworzyć z tego. A, odbiło się. Dobra, tak sobie otworzę. Co będzie w środku? Nice. Flary razy 3. Świetnie. Przydadzą się. No pewnie, że się przydadzą, tak szczerze. Znowu chyba trafiłem na kanibale. No, jak najbardziej. Dobra. Zamorduję sobie ciebie, kolego. Świetnie. Cios wyprowadzony. Tu mam tratwę. Nie no, stary, nie pojawia mnie aż tak, żeby się jeszcze z tobą bić. I nawet mi się z tobą nie chce bić. Ogólnie nie wiem, czemu strasznie dużo teraz mi się tych kanibali pojawia. Naprawdę sporo. To trochę irytuje, że ciągle je spotykam. Ja rozumiem, że no już wziąłem sobie poziom trudności na trudny. I tak dalej, ale. No, od ostatniego odcinka pamiętacie, jak spotkałem tyle tych mutantów, do tego jeszcze zwykłych kanibali i tych mocniejszych trochę. Teraz wchodzę, tam była ta matka tych kanibali. No, ogólnie. Słabo. A dobra, wrócę sobie do domu. Zabrałem sobie tam troszkę rzeczy, no nie za dużo, nie za dużo, ale coś tam jest. Cokolwiek chociaż. I myślę. W sumie myślę, że nie tylko trzeba o tym myśleć, ale i podjąć działanie, aby zacząć fortyfikować miejsce, w którym planuję to jeszcze przetrwać. Nie wiem, czy to zależy respienie się kanibali od tego, na przykład jak to idzie z postępem gry, czyli na przykład jak znajduję coraz więcej przedmiotów, pojawiają się w większej ilości jaskiń i tak dalej, to czy na przykład powiedzmy gra nie próbuje mi utrudnić tego wszystkiego, dając więcej przeciwników i tak dalej. To tak jakby moja mini teoria, że w sumie mogłoby tak być,
Że na przykład jak się chodzi ogólnie po tych jaskiniach i tak dalej, walczy tam z tymi kanibalami, ogólnie w krótkim czasie naprawdę dużo rzeczy się robi. To czy po prostu granie próbuje dostosować trochę poziomu pod indywidualne osiągnięcia gracza właśnie w danej grze. W sensie nie w danej grze, a po prostu w danym czasie, jakim osiągnął, powiedzmy, jakąś tam ilość znalezionych przedmiotów. W sumie, no, z logicznego punktu widzenia, jak tutaj wszystko przebiega, no to niewykluczone, bo w sumie tyle kanibalic ja spotkałem ostatnio, to ja jeszcze kiedyś, jak sobie tak sam pogrywałem na swoich starych save'ach, to nie wiem, spotykałem na 40 dniu, 50 może. Ogólnie nigdy nie spotkałem w sumie ich w takich ilościach, więc nagle. A, to jest fresh jaszczurka, to nie. Ja chcę jakąś taką do jedzenia. Tu mi się coś połapało. Kuik się złapał. O, na rozjebałem sobie. No nie! Klatkę rozwaliłem sobie. Najgorzej. No dobra, będę żył sobie z jednej. Później sobie ją poza odcinkiem ogarnę. Dobra. Szczerze, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, będzie trzeba sobie dzisiaj w końcu ogarnąć trochę fortyfikacji. Poza tym, że się powygłupiałem i tak dalej, to w sumie nie zrobiłem dzisiaj za bardzo nic. No właśnie, i w tym problem. Kukły to raczej nie. Opis mutantów też chyba nie. Lina pułapka. No, znaczy to chyba katapulta bardziej jest, ale. Okej, lina taka. Ściana kolców. Można sobie ją gdzieś ustawić w sumie. W sumie jeszcze bym sobie tą wiszącą gdzieś postawił tu. I zaczął serio w końcu budować sobie fortyfikacje. Trzeba to w końcu sobie ogarnąć. Bo tak być dalej nie może. Że oni sobie przychodzą jak do baru. Biją, piją. Rozpierdalają wszystko wokół. Robią zadymę. I do tego jeszcze ohydnie wyglądają. Tak, bo przychodzą do baru, bo ich dziewczyna nie chce i piją, aby o tym zapomnieć. W sumie ci kanibale to też tak trochę wyglądają. A jestem takim barmanem, co najpierw jest neutralny, nic do nich nie ma, tam podałby im drinka czy coś. A później musi wszystkich rozpierdalać o ladę albo rozbijać im na głowie butelki. Bo po prostu zaczynajmy odpierdalać. I tak też jest w tym przypadku. W przypadku w lesie. Wyobraźcie sobie takiego barmana, jak pracuje w lesie. Ile on by zarobił pieniędzy z tych kanibali? Przez dziennie do mnie przychodzi tyle. Tyle ich, że naprawdę. Nieźle mógłby sobie zarobić z tego ogólnie. Dobra, jedna pułapka postawiona. Jakiś tam progres już powoli się robi. A tu w ogóle mi drzewo jakieś urosło. Spoko może być. Nie będę wszystkich wycinał w sumie. Dobra, to sobie zepnę. Jeszcze bym sobie dał chyba plan fortyfikacji, znaczy tych, tego, po prostu tej ściany. Jak to ma być po prostu rozłożone. W sensie, kurde, no nie mogę dobrać odpowiedniego słowa. A jaki zakres ma obejmować ten mur? Myślę, żeby nie robić jakiegoś dużego, bo to nie ma sensu, bo jak później rozwalą mi czy coś, to dużo roboty ogólnie z tym jest na przykład i trzeba dużo tego naprawiać i w ogóle się za bardzo tego nie chcę ogarniać. Więc w sumie tak, te drzewo sobie zetnę. Rozwalę sobie pień. I postawię mur. Myślę, że dotąd i teraz sobie skręcę.
Okej. Zaraz sobie ocenię, jak dużo ogólnie mam pola do popisu tutaj sobie w tej bazie. Te drzewo też sobie wytnę. Wood jest mi potrzebnych. Trochę sporo. Ale tak, mogę sobie jebnąć gdzieś jakąś wieżę, towera ogólnie. Konkretnie mi chodzi o... Zaraz wam znajdę, altana ogrodowa. Ale w sumie, czy sens jest ją robić? To daje praktycznie to samo, a... Jest sporo mniejsze. I w sumie to mógłbym sobie zrobić trochę wyższe. O. I nie wiem, czy myślicie o tym samym co ja, ale ja myślę o tym na pewno, co myślę ja. Paulo Coelho. Dobra. Tutaj po drugiej stronie robię sobie vis-a-vis tego drugą platformę i tu będę mógł sobie przed tymi pajacami spierdzielać na linię. Tak. Dokładnie tak. Ale na to wszystko potrzeba naprawdę dużo czasu, dużo drewna i ogólnie, no, to nie jest robota na 15 minut, tylko na... Myślę, że 2 godziny ścinania drzewa i zanoszenia tego wszystkiego i ogarniania. I myślę, że nawet was co do tego czasu to raczej nie oszukam, bo przy tym będzie kupa roboty. Może jak to ogarnę, to będzie naprawdę fajnie to wyglądać. Dobra, stary... Znowu woda mi... A nie, jest woda, okej, już myślałem, że mi wodę ukradli. Dobra, gdzie by sobie bramę zrobić? No nie, gdzieś tu. Znaczy już tutaj to ten magazyn tak trochę zasłania. To w sumie mógłby sobie bramę zrobić. Tylko ten pień zniszczę. Dobra, weź tu też zniknij się, halo. Dobra, zniknął. Tu mogę sobie zrobić... co ja mogę sobie zrobić? To mogę sobie zrobić. A to słabo wygląda. W sensie słabo się to układa, że nie mogę tego za bardzo obrócić. Może jakoś w ten sposób. Oho, widzę, dużo kamieni będzie potrzeba. Dobra, pogarniam sobie to wszystko. Jezu, się wystraszyłem. Czego ja się wystraszyłem? W ogóle kamienia? Boże. Ja w tym kamieniu widziałem te szare mutanty, co są. No, widzę. Psychiatra by mi się przydał w tym lesie. A się ten wystraszyłem. Kamienia, nie wiem. Wydawało mi się jakby... Ja przez chwilę słyszałem jakby... Jakiś kanibal coś tam gadał. I jakby nagle mi wyskoczył na twarz. No a ja to jednak strachliwy trochę jestem. Ciągle w ogóle go tu widzę jakoś tam. Co, zerknę tak kątem oka, to... Jakby miał mi zaraz wyjebać. Weź ty, Mateusz, nie bądź pizda i nie pieprz kłopot. Dobra. No mówię, no do tego do ogarnięcia mam naprawdę sporo. No i to też naprawdę sporo przy tym roboty jest. Nie wiem, czy w większości tych rzeczy właśnie sobie nie ogarnąć poza odcinkiem. A na odcinku jeszcze może jakąś pułapkę bym zbudował z jedną. Ale ogólnie, no mówię. Jest, że coraz trudniej. Ja z tymi fortyfikacjami troszeczkę jak... Obudziłem się jak z ręką w nocniku. Nie wiem, czy tak się mówi? Chyba tak. Ale dobra, nieważne.
I te fortyfikacje teraz trochę buduję za późno. Ale dobra, może jakiś pajaców złapię na te rzeczy. W sumie no wypadałoby, bo... Wiadomo, najlepszą obroną jest atak. Ale w przerwie zawsze można... zabić Lizarda, który jest całkiem szybki i przede mną ucieka. Dobra, wezmę sobie te patyki. Co tu wszystkie są, pozbieram. Ogarnę tą pułapkę jeszcze. Nie wydaje mi się, że w sumie dzisiaj będzie tyle. Tyle, że tą pułapkę właśnie skończę. Ale jak pojebany biegasz. Ale już skróciłem te twoje... te twoje męki. Spowodowane niezdecydowaniem się, w którą stronę pójść. Ja ci pomogłem, poszedłeś w stronę światła. Nie zobaczysz jakiś tunel. Mamy Lizard, tatę Lizard. I zobaczyłeś, o mama Lizard. Jej, spotkam się z wami znowu w stazie. Co? Co ja gadam? Próbuję sobie zobrazować, jak wygląda droga Lizarda do nieba. No, dzisiaj to widzę, mam gadane na tym odcinku. Dosłownie. No, ale takie odcinki też czasem sobie muszą być. Srut w pizdut, drzewo poszło sobie tu. No, zrymowałem w luj, nie? Okej, okay, czego mi zabrakło? Dwóch kamieni, spoko. Jeden, drugi kamień. No i dobra, pułapka będzie skończona, nice. Tu z tej strony w sumie już tych pułapek troszeczkę jest. Może te pajace będą się łapać, może nie, tego jeszcze nie wiem. Mamy jedynie nadzieję, że będzie to działać. No dobra, w sumie na tyle wydaje mi się, że dzisiaj będzie, jeżeli chodzi właśnie o... o Deforesta. Jutro na pewno wam postaram się wrzucić... Tomb Raidera, bo naprawdę jaram się tą gierką. Jakoś ogólnie sobie zapomniałem o niej, bo już na dysku miałem ją dłuższy czas. Bardzo długi czas, chyba od wakacji czy coś. Naprawdę długo ogólnie tą grę. I jakoś tak nie byłem przekonany do zagrania w nią. Nawet chciałem ją sprzedać czy coś, ale pomyślałem, że sobie ją nagram. W sumie to była dobra decyzja, bo w grze na razie się bawię naprawdę świetnie. W sumie naprawdę spoko, że... postanowiłem sobie z nią zagrać. No ale dobra, tak jak mówię, to już będzie chyba na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeszcze raz je zapiszę. Także dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się seria podoba, to dajcie o sobie znać w komentarzu. Zostawcie łapkę. Jeżeli wam się oczywiście film spodobał. Suby też są mile widziane. Do jakiegoś rozwoju tego kanału, bo w sumie wydaje mi się, że od miesięcy on stoi w miejscu, ale w sumie, tak szczerze mówiąc, to długo... byłem taką z taką przerwą, co w sumie całkiem niezłą, więc w sumie to nie dziwne, że kanał stał w miejscu. Teraz wróciłem do dużo regularniejszego nagrywania. No ale dobra, tak jak mówię, zobaczymy się jeszcze w Tomb Raiderze. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. No, to chyba na tyle. Cześć!